Move. Here we come. This could be my one shot. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry FIFA 18 kariera Alexa Huntera, tryb droga do sławy. Lecimy, zaczynamy od treningu, więc ja ta wam po prostu przyspieszam. No i moi drodzy, całkiem fajnie poszło, dwa razy A, to jest to, dzięki czemu ocena menadżera wzrasta i nadrabiamy to, co straciliśmy podczas naszych wypowiedzi dosyć ostrych. Dokładnie, jeszcze Hunter został pochwalony, tak jest, zdobędziemy dwa razy A. Hey Hunter, been playing like a madman, bro. Tell me something I don't know. No need to get big-headed about it, yeah? No czemu jest taki niedobry? I lecimy dalej. Tutaj jeszcze coś się pojawiło. Bez niespodzianek Los Angeles Galaxy. Czy odprawią Sporting z kwitkiem? No pewnie tak. Gramy mecz rewanżowy. Pamiętajmy, że tych brameczek trochę tutaj musimy nastrzelać. Mamy 80. poziom w końcu i fajnie to wygląda, bo dzięki temu jesteśmy najlepszym zawodnikiem w drużynie, zaraz obok Dos Santosa. Już za chwilę drugie spotkanie półfinału konferencji zachodniej z tego wspaniałego. No i na stadionie Los Angeles jesteśmy. Witają Państwa Dariusz Szwagowski i Jacek Laskowski. W pierwszym meczu, Jacek, jak pamiętasz, Galaxy kompletnie rozmontowało rywala i dzisiaj musi tylko dopełnić formalności. Pamiętam doskonale. Dopełnić formalności, czyli strzelić jeszcze kilka bramek, szczególnie Alex musi się postarać. Nie pozwoli swoim piłkarzom na zbyt wielkie rozprężenie. Niech z trybun znowu zabrzmi nazwisko Hunter. Tak jest, piękna kiwka. No i było blisko, jednak się nie udało. Prostym zwodem chciałem zrobić. Ale Ronaldo. No i przeciwnicy Sporting przy piłce. Tutaj Zardo spróbuje odzyskać. Tak jest, piłka odzyskana. Tak jest, genialnie Hunter. Tak jest i piłka do kolegi z drużyny i nie strzelił gola. Hunter się starał tutaj coś z tego zrobić. No nie wyszło. Oj, wyżsi są. Są wyżsi. I Hunter strzela! Jest! Brama! Tak jest! Wow, co to był za strzał! Piękna piła, zrobiło się trochę miejsca po długim. Bramkarz nie miał szans. Tak jest, poza zasięgiem. I znowu Hunter na trybunach. No nie udał się trik. Tak jest, pięknie tutaj do Zardesa. On ogrywa mi piłę. Ja dalej jego, chciałem podać jego, ale nie wyszło. Musimy się uzbroić bardziej dokładne podania. Alex, przede wszystkim ty, no bo to nie przystoi. Strzelasz fajne bramki, masz dobrze ułożoną stopę, a takie paskudne podania. Aj, dobra prośba, naprawdę dobra prośba. Trochę nie zrozumieliśmy się w naszych zamiarach. I kolejna bramka! Nie! Było blisko! Jest! 2-0! Kolejny do kolekcji, mają już dwie
Tak jest, niszczymy przeciwników po prostu. Coraz bardziej się do niego przybliżamy, tak trzymać. Było naprawdę fajnie. Tutaj już powinna paść bramka. Alex ładnie się uwolnił, strzelił po długim rogu. Tak jak przy poprzedniej, przy pierwszej swojej bramce. No i niestety niewiele zabrakło, słupek stanął na drodze. Tutaj znam już, wiem co oni robią, więc nie ma problemu. Tak jest, dobre odegranie. Tutaj musimy spokojnie nie stracić piłkę, przegrać ją raz czy dwa. Dobre podanie, mogło się podobać. Trochę Alexa niecelne. Natomiast nad tym właśnie musimy popracować, bo to jest największym problemem w tej chwili. Po prostu niedokładne podania w ataku. No i Sporting przy piłce. Sporting bardzo groźnie atakuje. Na szczęście tutaj kiepska próba przejścia obrońcy kończy się przejęciem piły. No i znowu Sporting przy piłce. Nie możemy utrzymać się przy niej trochę dłużej. Bardzo groźna sytuacja, są już po polu karnym. Na szczęście nasz bramkarz wykazuje się dobrą orientacją i wychodzi, przechwytując piłkę. Spokojnie rozgrywamy od środka. Piłka jest w naszym bloku. Tak jest. Hunter! Było blisko. Zobaczmy to jeszcze raz. Bardzo fajnie przeszedł tej obrońcę i naprawdę zabrakło centymetru. Hunter tutaj jest pierwszym obrońcą, natomiast nie zdążył dopaść pomocnika drużyny przeciwnej. Fajne zagranie do ataku. Piłka zwrotna. Utrzymuje się Sporting przy piłce. Genialne wyciągnięcie piły przez naszego zawodnika. Tutaj Alex bardzo fajnie do Zarkosa. A Zarkos kiepsko. Niestety oddał piłkę bez walki drużynie przeciwnej. Tak jest. Bardzo dobre przejęcie. Natomiast za długo się przy piłce nie utrzymaliśmy. Tak. Alex, bardzo takie subtelne podanie. Tutaj jaka piła. Ale to nie ma szans. Zarkos powinien mi wystawić delikatną piłę zamiast tak daleko do Santosa rzucać futbolówkę. Tak jest, na spokojnie rozgrywajmy tą piłę. Teraz mi. Aj, dobre, gdyby to przeszło, byłbym znowu sam na sam z bramkarzem. No i się nie udało. No i koniec pierwszej połowy. Całkiem nieźle nam idzie, w dwóch meczu mamy już chyba 3 bramki. I zaczęli po gwizdku sędziego na stadionie Stop Cup. Fajnie by było strzelić jeszcze jedną. Delikatnie tutaj. Dos Santos. Tutaj elegancko Alex Hunter. No i zbliżamy się przez to do bramki przeciwnika. Tak, ajajaj, za dużej szybkości i niestety już nie wyszedł mi trik. Alex, wstawaj. Oddaję piłkę koledze. Wstawaj, musimy walczyć dalej. To jest tylko 2-0. Alessandrini. Dobrze, Alessandrini. Elegancki zwód. Tak jest, piłka do obrońców, piłka do pomocników, tak jest, znowu do Alexa. Alex ją oddaje. Dostał piłkę fajną zwrotną, strzela! Wow! Chciałem po długim słupku strzelić bramkę, nie udało się, ale bardzo dobra piła. Aj, nie wyszło to nam za dobrze. Teraz trzeba znowu tą piłkę przejąć, powalczyć trochę. Nie da się skontratakować. Przejąć piłę, bo to jest tylko 2-0 to jest niebezpieczny wynik. Jak będzie 2-1, to już będzie dużo groźniej. Piłka do bramkarza. Alex, tak jest, pięknie. Udało się wywalczyć główeczkę. Tutaj już nie odzyskaliśmy piłki. No i piłka u naszych obrońców.
Tak jest, Alex Hunter, piłka pięknie oddana. Zwrotna, całkiem dobrze to wychodzi. Znowu piłka do Alexa, Alex na bok. Piłka znowu pomocników. I to było bardzo złe podanie. To było bardzo złe podanie, to trzeba przyznać. Tak jest, piłka znowu jest w posiadaniu Los Angeles Galaxy. No i znowu kiepskie podanie. Oj, Alex nie za dobrze. Kiepskie odbiory, trzeba... Tak jest, i pięknie, dobre podanie. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Dobre, skuteczne podanie. Tak jest, dobrze, Alex. No, z tego miejsca można strzelać. Tak jest. I jest Alex, pięknie, klepka po prostu. No jak zagraliśmy, jak Barcelona, no zobaczcie to. Tutaj piłka wysunięta, tutaj podanie, wysunięcie do Alexa i Alex wychodzi na czystą pozycję, sam na sam z bramkarzem. To się musiało tak skończyć. Emmanuel Boateng schodzi, Sebastian Lenglet wchodzi, no i prowadzimy 3-0, w meczu już jest 6-0. Także bez problemu ten dwumecz przeszliśmy. Alex sobie postrzelał, 4 bramki załadował. Był bliski hat-tricka w poprzednim meczu. Może tutaj się uda. Przejmij piłę. Uff, było groźnie. Ashley Cole schodzi. Porównanie strzałów Alexa Huntera i Diego Rubio. Alex Hunter 5 strzałów, z czego 2 bramki. Całkiem nieźle, jak na napastnika, tak mi się wydaje. Tak jest. I dobre podanie Alexa Huntera. Wow. Mogliśmy to jeszcze podciągnąć. Schodzi Diego Rubio. Wchodzi Sonny Sad. Piękna piła. No i zrobiliśmy sobie kolejną sytuację. Naprawdę ten mecz może się skończyć jeszcze wyższym wynikiem, bo tutaj przeciwnicy są tylko dla nas tłem. Alex Hunter, ale prosto w bramkarza niestety. Bramkarz wyrzut ręką, długo piłkę próbował zagrać na bok do obrońcy. No i Sporting jest w ataku pozycyjnym. Natomiast nie może się przedrzeć przed nasze zasieki. Chyba się nasz zespół trochę zgrał. Dobre przyjęcie. Ale i tak byłby spalony. Doliczone zostały 2 minuty. Tutaj nic nam się absolutnie nic nie może stać. Tak, no i koniec tego meczu. 3-0, 2 bramki Alexa. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Tak jest. 7 strzałów, 2 bramki. Przyzwoicie. My już mamy 4 bramki strzelone w playoffach, a dopiero czeka nas półfinał. Jeszcze finał. Więc Alex Hunter tutaj może być naprawdę królem strzelców. Proszę bardzo, 2 bramki. Najlepszy podający. 10. trafienie w sezonie. No, fajnie to wygląda. No i pięknie. Jak tam nasze zarobki? Prawie 16 milionów wartość rynkowa. 550 tysięcy obserwujących.
80 overlay. No mamy dwa atrybuty. Co by tutaj? Celność główek, siła strzału, strzały z daleka. No wszystko jest fajne. Unika spalonych to najmniej. A kreatywny? Co to jest kreatywnym? Rozgrywający i podkręca podania. Krótkie podania, ślizg, kontrola piłki, dośrodkowania. Ja nie jestem raczej kreatywny, jestem kończący. Więc wydaje mi się, że tutaj może strzały z daleka albo celność główek bym poprawił, bo to się zawsze może przydać. Co tutaj mamy do odblokowania? Zdolności przywódcze, okej. Nie, my chyba zainwestujemy faktycznie te strzały z daleka. O, jeszcze jeden punkt mogę wydać. Więc w sumie na celność główek, czemu nie? Dobra, pięknie, fajnie to wygląda. Lecimy dalej. No i co mamy? Trening, więc ja wam to przyspieszam. Mogło być, moi drodzy, lepiej. Jest A, jest B. Natomiast i tak ocena wyjściowa jest całkiem wysoka. Atrybuty na pewno delikatnie będą wzrastać. No i mam nadzieję, że kolejny mecz gramy. Tak jest, Sounders. Zobaczymy. Jestem w wyjściowej 11. I to mnie bardzo cieszy, że tyle meczów gram. Here we are. The best of the West. Two games to decide who goes through to the final. Looking around, I'm wondering if for some of you, just getting this far is enough. A successful season. A good try. Why not? A few months ago, no one thought we'd even make the playoffs. You have no right to be thinking like this. One thought like this betrays every man sitting in this room. Betrays everything that the galaxy stands for. Being the best, as individuals and as a team. Yeah. Listen to those fans out there. They expect the very best from us. Our duty is to give them what they expect. Play with pride and character. Fight for one another. And take this club back to where it belongs. Yes. Si se puede. Si se puede. Let's go. No i lecimy, moi drodzy. Bardzo motywująca przemowa. No trzeba to wygrać. Po prostu trzeba to wygrać. Lecimy, gramy jako Hunter. Ten bramkarz mnie cały czas niepokoi. Cieszę się, że póki co naprawdę nie ma takiego niebezpieczeństwa ze strony drużyny przeciwnej. Natomiast on jest dosyć słaby. Gramy u siebie. Seattle Sounders. Wygraliśmy z nimi ostatnio, chyba 2-0. Więc mam nadzieję, że przynajmniej powtórzymy ten wynik. Tak jest. I Hunter! A, dobry strzał. Mogę mi jeszcze trochę delikatnie pociągnąć. Dośrodkowanie z roku pole karne. Piłka wybita z pola karnego. I głową poza linię boczną. Piłkę wybijają obrońcy. Aj, Alex szedł naprawdę niebezpiecznie na tą piłę, jednak była trochę za głęboko dośrodkowana, no i nic już z tego nie mogliśmy zrobić. Spokojnie, poczekajmy na naszą drużynę i niech nam parę fajnych podań zagrają. Tak, Alex jest bardzo głęboko, doskonałe podanie, wow, podanie przecinające całą linię defensywną. I jest Alex i gol! No cudownie! Co tutaj się dzieje z tym Zardosem? Jak on się zmienił? Jak on podaje piłki? Po prostu dostaje przed samego bramkarza pustaki takie. No tutaj idealnie, no po prostu nie można tego skiepścić. Genialne piły mi zagrywają ostatnio. Tak jest, Alex Hunter biegnie do środkowania.
Tak jest, dośrodkowanie i to musi być, to musiała być bramka. Genialnie Alex się tutaj zachował, natomiast faktycznie drużyna przeciwna miała szansę na kontrę teraz. No, nie popisali się, to trzeba im przyznać. Tutaj powoli rozgrywamy piłkę faktycznie. Alex Hunter. Wow, jaki fajny zwodzik. Ależ teraz już nie wyszedł drugi raz. Genialnie przeszedłem jednego zawodnika. To muszę przyznać. A teraz Hunter na trybunach. No, Hunter, powalcz trochę. Ale powalczyłem, ale jednak drużyna przeciwna ją przejęła. No i bardzo zła sytuacja, ale się udało, nasz bramkarz zdążył wyjść i przerwać naprawdę groźną akcję przeciwnika. Hunter pięknie tutaj na wolne skrzydło. Biegnie i Hunter, podaj mi tutaj. No nie, no trzeba było to trochę lepiej podać, no nie ukrywam. Póki co jest 1-0. No i od 11 minuty Los Angeles Galaxy na prowadzeniu. Seattle musi gonić wynik. No i na szczęście tutaj nasi zawodnicy póki co bardzo dobrze się spisują w obronie. Jak już raz pozwolili groźnie wejść przeciwnikowi w pole karne, no to na posterunku stał bramkarz. No i też mi się to, też to mi się podoba. No nie, tutaj kiepskie podanie, ale ja też poprosiłem o to. Więc tutaj się czuję trochę usprawiedliwiony. Usprawiedliwiam przynajmniej zawodnika z mojej drużyny. Dobrze, Seattle na prawym skrzydle. Przedziera się pomocnik na szczęście. Już myślałem, że czysty odbiór, natomiast nie udało się, będzie rzut wolny. Ja wybiegam, no jestem napastnikiem, co ja będę robił w polu karnym? Zresztą słyszeliście często tą maksymę, że napastnik we własnym polu karnym to nic dobrego. No ja się z tym zgadzam. Ma zmysł do strzelania bramek, piłka go szuka i czasami padają po takich właśnie powrotach samobuje. Oczywiście niezamierzone, natomiast skoro piłka szuka, to i znajduje. Tak, Hunter przy piłce. Hunter, świetny zwód. Tutaj podanie piękne do zawodnika naszej drużyny, jednak trochę za mocne. Fajny zwód tutaj nam wyszedł. Taki prosty, ale przeszliśmy przeciwnika. No i Seattle kontratakuje. Jest groźnie. Dobre podanie do środka, podanie do napastnika, dośrodkowanie i obrońca Los Angeles Galaxy uprzedził zawodnika Seattle, no i skończyło się tylko na rzucie rożnym i strachu. Bardzo, bardzo dobra piła, Alex Hunter biegnie. Tak jest, Alex Hunter pierwszy przy piłce, natomiast no już to podanie, no celne nie było. No i Seattle znowu przy piłce, to jest tylko 1-0. Dobrze, tutaj nasza obrona, naprawdę szacun dla niej, fajnie się spisuje w tych meczach. No i koniec pierwszej połowy, wynik 1-0 po bramce Alexa Huntera z 11 minuty i asyście Zardosa, bardzo fajnie rozegrana, tam była piłka, tutaj przeciwnicy 0 celnych strzałów, my 3 celne, natomiast tylko jedna akcja zakończyła się bramką. Tutaj Alex Hunter znowu przyjmuje piłkę. Tak jest, delikatnie, pięknie, ale tutaj zawodnik naszej drużyny nie wyczuł moich intencji. Aleksander przy piłce. Aj! Szukamy miejsca, było ciasno. I Alex! Nie, obrońcy przyblokowali. Oddanie, tak jest. Ej, Alex, za dużo trików, za mało gry. Alex, znowu próbowałem sobie wystawić tą piłkę, nie mogę strzelać, jak jestem plecami do bramkarza oczywiście. Dlatego sobie trzeba tą piłę, tak jest, Alex. Tak, dobre, chciałem fajnie dośrodkować na Zardosa, no się nie udało. Przechwytujemy te piły, natomiast tam jest gęsto. Tak jest. Gęsto drużyny przeciwnej, naprawdę mają dobrze zastawione sieki obronne. Raz się udało nam przedrzeć, także strzeliśmy bramkę, a teraz jest gęsto.
No i trzeba naprawdę albo dobrze pokiwać, albo dobrze rozklepać drużynę przeciwną, co nam się póki co nie udaje. Jakie mamy instrukcje? No, wszystko wykonane. Tak jest, dobrze tutaj na lewym skrzydle. Tak jest, Alex Hunter przetrzymuje dobrze piłę. I strzał bardzo mocny, natomiast w środek bramki. Bramkarz miał lekkie problemy, wypuścił piłkę przed siebie, natomiast to się nie zakończyło. I ileż była sytuacja, naprawdę blisko przejęcia. Alex Hunter, teraz proszę o podanie. Rozegrajmy ten rzut wolny inaczej. Tak jest. No i dobre dośrodkowanie, chociaż no, nie chciałem przed pole karne aż dośrodkowywać. Hunter włączył piąty bieg. Tak jest, dobre podanie, dobre podanie. I jest gol. Tak jest, fajne podanie. Tutaj miałem ciut miejsca, żeby się zdążyć obrócić. Ciut, dosłownie ciut. I pięknie lewą nogą bramka. Ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że Galaxy już nie wypuści z rąk tej przewagi. No i tutaj znowu zabrakło. Był drugi obrońca. Ciężko jest się przedrzeć, ciężko jest się przedrzeć. Naprawdę mają dobre te ścieki obronne zastawione. Zasieki, przepraszam. Zasieki obronne. No i teraz jeszcze dodatkowo mają akcję, naprawdę było groźnie. Tak jest, Alex Hunter próbował fajnie zagrać, natomiast tutaj nasz zawodnik był zbyt chyba wolny. Myślałem, żeby przytrzymał chwilę piłki, odegrał i byśmy mieli sytuację na 3-0. Tak jest, o, genialne podanie. I to powinna być bramka! To powinna być bramka! Co to było? Zawodnik z numerem 10 się nie popisał. No Alex, jeszcze tutaj powalczmy trochę o trójkę. Czyli na razie chyba mamy taki wynik, jakim zakończyliśmy ten mecz w sezonie zasadniczym. Czyli chyba 2-0 albo 2-1 to się skończyło. Czyli mniej więcej mamy powtórkę z rozgrywki tutaj. Piękna piła. Ależ było blisko, już tą piłkę czułem na głowie, i chyba bramkarz mi ją zdjął po prostu swoimi wielkimi rękawicami. Tak jest, i do puste, i to powinna być brama. Jonathan dos Santos chyba sobie nie chciał asysty ode mnie, od słupka do słupka, no i bramka, co to był za gol? Co to była za bramka, te genialne podanie od Alexa, no i słupek, no już do pustaka. Ale chyba przez to nie zalicza asysty. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Ja też nie widzę. To już jest pewna raczej nasza wygrana. Dobrze przeczytał podanie. W porę zareagował. Tak jest. Dawaj. Piękne podanie. Ty Alex znalazł kolegę z drużyny. No i 3-0. Pierwszy mecz półfinałowy zakończony wysokim zwycięstwem Los Angeles Galaxy po bramkach Alexa Huntera i Jonathana dos Santosa. Tak, są przed rewanżem w znacznie korzystniejszej sytuacji. Teraz to rywale będą musieli się odsłonić i zaatakować, a to woda na mąż dla piłkarzy pokroju. Wydaje mi się, że z trybun słyszymy Hunter, Hunter. W finale to, że są bliżej przejścia dalej. Awans do finału nie powinien im sprawić większej trudności, ale muszą grać rozważnie. No i lecimy dalej. Fajnie wyszedł nam ten odcinek. Też wygraliśmy dwa mecze. Naprawdę rozkręcamy się. W każdym meczu staramy się tu bramkę dwie notować.
No i dzięki temu Alex naprawdę zyskuje nam dużo na wartości. Wartość przekroczyła 16 milionów. To jest to. To jest to. Pięknie, pięknie to wygląda. No i moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dzięki, że ze mną byliście. Zachęcam do zostawienia po sobie łapki, po sobie komentarza, bo komentarze motywują do pracy. Jeśli mnie nie subskrybujecie, to subskrybujcie i do zobaczenia niedługo.